Cześć, tu Piotrek, HDTV Polska. Jesteśmy na ISE 2018 w Amsterdamie, czyli na największych targach profesjonalnych z różnymi rozwiązaniami przeznaczonych właśnie na rynek profesjonalny, ale też czasami konsumencki. Jest ze mną Robert Chlebowski z firmy LG. Cześć, Robercie. Cześć. No i słuchajcie, Robert zahaczył nas tam na zewnątrz na stoisku i przyprowadził nas w super miejsce. Robercie, ja tu widzę tak. Taką imitację pokoju hotelowego. Widzę oczywiście te W7 tutaj. To naprawdę te najfajniejsze wallpapery, idealnie to pasują. Ale powiedziałeś, że tu coś się dzieje z Google Androidem w ogóle i z asystentem, znaczy, tak? Google'a. Tak, słuchaj, to jest serwer, który jest używany w hotelu. Przy pomocy tego serwera możesz zarządzać listą kanałów, możesz zarządzać treścią wyświetlaną na telewizorze. Jasne. W hotelu. Natomiast nową rzeczą jest współpraca z Google Asystentem. Możemy poprzez komendy wydawane do tego pięknego asystenta sterować oświetleniem, sterować zasłonami, sterować światłem. I my nie potrzebujemy do tego żadnych dodatkowych rozwiązań. No to jest wszystko komunikacja pomiędzy Googlem, naszym serwerem, telewizorem. To jest właśnie ta sztuczna inteligencja, prawda? Bo powiem Ci, że już w Las Vegas na CES-ie bardzo ta sztuczna inteligencja była na czasie. LG w ogóle dużo fajnych informacji wypuszczał. I to chyba w ogóle będzie właśnie... Znaczy, tu mamy idealne wykorzystanie tego, prawda? Tak, właśnie my po to robimy, improwizujemy pokój hotelowy, żeby pokazać nie tylko jakieś produkty wiszące na białej ścianie, które niewiele mówi, natomiast pokazujemy to w żywym środowisku, w takim, jak my to możemy stąd przenieść już do hotelu. I powiem Ci, że to jest hotel, ale ja coś czuję, że to jest to, co w domu też niedługo zobaczymy, no bo Google Assistant ogólnie dąży do tego, z tego co wiemy, żeby w domu można było sobie cieplej, chłodniej zrobić, zgasić światło. Już takie trochę były rozwiązania pokazane, jak można było sobie testować właśnie na przykład na CES-ie chociażby. No właśnie, wszystko dąży do tego, żeby nie pisać na komputerze, nie klikać w telefon, tylko żeby po prostu mówić do mikrofonu, mówić do urządzenia i żeby to urządzenie rozpoznało prawidłowo nie tylko język, ale też kontekst tego, co mówisz, tak? Bo nie każdy będzie mówił dokładnie w ten sam sposób, w tym samym rytmie, z tymi samymi słowami. Chodzi o to, żeby te urządzenia się uczyły i potem wykonywały to, co my chcielibyśmy zrobić. Jasne, ja wam też powiem, że ogólnie, jeżeli chodzi o wydawanie komend, to fajne jest w Google Asystencie to, że on też nie nasłuchuje, tak? Tylko trzeba się zbliżyć do niego. No nie ma tak, że tu wszyscy jak zaczną mówić, to w momencie też to słuchał. To też jest bardzo, bardzo fajnie dopracowane. No wiesz co, ja się nie mogę doczekać, no bo wiadomo, testujemy głównie telewizory, ale w tym roku ma ten Google Asystent wejść i będziemy też to sprawdzać. No i to jest ciekawe, ale tutaj, no ale powiem Ci, że te W7, te wallpapery, to jest ten OLED. No to jest, znaczy, to nie jest do końca W7, ponieważ my w naszych produktach, bo to są produkty profesjonalne, one są bardzo, tak, ja wiem o tym, one dla osoby, która nie zna dokładnie hardware'u, są identyczne. Tak samo ten OLED i ten. Natomiast różnica pomiędzy konsumenckim produktem a B2B jest taka, że my otwieramy biblioteki tych urządzeń dla naszych partnerów. I możesz napisać swoją aplikację, możesz sterować w swój sposób, tak? Tego nie możesz zrobić przy urządzeniu typu konsumenckiego, natomiast jakby design jest podobny, czyli to nie jest taka kwadratowa skrzynka gdzieś używana, taka brzydka. To jest po prostu perfekcyjnie wygląda urządzenie ze specjalnie dostosowanym softwarem do użytku komercyjnego. OLED, tak? Ja myślę, że co roku ten OLED będzie coraz bardziej przekształcany i ja coś czuję, że gdzieś tu są te ukryte zwijane OLEDy, tak? Ale na CES-ie gdzieś tam były, nie dotarliśmy do nich, ale widziałeś, prawda, że też te OLEDy, no właśnie, ja czuję, że to no, niedługo. Jasne. Tak, no, trzeba poczekać, aż się tutaj, myślę, jasne, niedługo pojawią. Tak jest. Za rok pewnie, jak przyjedziemy na ISE. Dobrze, Kubie, bardzo Ci dziękuję w takim razie i my tu zwiedzamy dalej pokój hotelowy. Do zobaczenia. Dziękujemy.